Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Fajnie, że jesteście dzisiaj ze mną. Tym razem pokażę wam moją największą słabość, jeśli chodzi o rzeczy do jedzenia. Tak myślę, że to jest moja największa słabość. I to jest rzecz, która budzi zawsze wasze żywe zainteresowanie, kiedy pokazuję ją na Insta Stories. I zawsze pytacie mnie o przepis, jak dokładnie je robię, a są to lody z bananów. I te nieszczęsne lody z bananów to jest w tym momencie dla mnie aż taki przysmak, że myślę, że mogłabym jeść je przez cały dzień, miesiącami i naprawdę by mi się nie znudziły. Natomiast dodaję tam jedną rzecz, która bardzo fajnie wpływa na włosy i to jest potencjalnie rzecz, która może was zainteresować i myślę, że to jest bardzo fajna opcja na łączenie i przemycanie. I z czasem odkryłam też parę innych dodatków, które niestety mocno podnoszą walory smakowe tych lodów. Żałuję, że je znalazłam, żałuję, że zaczęłam je dodawać. Jeśli jakieś wasze fitnessowe cele okażą się nagle trudniejsze do osiągnięcia przez te lody, to nie moja wina. U mnie stało się to samo. Będziemy mogły przybić sobie piątkę. Ja jestem osobą, która ma 20 kg bananów zamrożonych w zamrażalniku. Naprawdę. I siedzę w domu na kwarantannie, więc resztę możecie sobie wyobrazić. Natomiast lody są naprawdę pyszne. Ja zaczęłam robić je już bardzo dawno temu, w takiej bardzo podstawowej wersji. Potem odkryłam te nieszczęsne dodatki. Bardzo jeden cenny dodatek właśnie pod względem ogólnie zawartości minerałów i ewentualnego wpływu na włosy, o czym zaraz wam opowiem. Ja moje lody z bananów wykonuję z bananów trzech w Nutribullecie, tak jak to teraz widzicie. I zaczynam od wlania niewielkiej ilości mleka ryżowego albo mleka kokosowego na sam spód tej miseczki. Później dodaję białko Vivo, to jest roślinne, surowe białko fermentowane o smaku waniliowym. I to białko sprawia faktycznie, że te lody naprawdę dużo zyskują, jeśli chodzi o smak szczególnie, ale sprawia też, że konsystencja jest troszeczkę inna i zobaczycie na końcu, jest naprawdę cudowna i wszystko staje się naprawdę niesamowicie pyszne. Więc ja to białko zaczęłam dodawać jeszcze, kiedy miałam inny smak. On nie był tak fajny. Później zdecydowałam się na wanilię, która moim zdaniem najbardziej do tych lodów pasuje. Jest naprawdę fenomenalne. Natomiast jeśli używacie białek serwatkowych, to nie wiem, jak one do końca będą grać z tymi lodami. Ja już od dawna takich nie stosuję. Pewnie jest to jakiś pole do eksperymentów, ale ja generalnie nic wam tutaj nie polecę. Kolejnym składnikiem, i to jest właśnie ten składnik, który może wpływać dobroczynnie na nasze włosy, jest sproszkowany sok z trawy jęczmiennej. Ja o wpływie soku z trawy jęczmiennej na włosy czytałam bardzo dużo. W pewnym momencie, głównie ze względu na to, aby zorientować się, czy on naprawdę może mieć wpływ na ilość pojawiających się siwych włosów i czy może to zminimalizować. I trafiałam na takie relacje, w których ludzie opowiadali, że faktycznie tak się działo, ale po bardzo długim okresie czasu i przyjmowania takiego soku albo w proszku, albo wyciskanego, bo ludzie też wyciskają sobie sami w domku, hodują do trawy i w ogóle. Więc to nie jest coś takiego, co dzieje się w ciągu tygodni lub miesięcy. Chociaż z takimi opiniami też się spotkałam, to jednak wydaje mi się, że na to potrzeba o wiele więcej czasu. Natomiast ten sok z trawy jęczmiennej może być dla nas bardzo cennym dodatkiem, który zawiera mnóstwo mikroelementów, minerałów, takich bardzo dla nas ważnych, które mogą z całą pewnością, myślę, że mają również w moim wypadku mocne przełożenie na stan włosów, skóry i bardzo wiele osób o tym pisze. Do lodów dodaję też karob zamiast kakao, które trochę mnie pobudzało i też ten taki bardziej czekoladowy element. No jakoś nie przeważa i nie jest taki zbyt mocny, co też mi się podoba. Dodaję odrobinę cynamonu, też głównie dlatego, że lubię cynamon. Czasem zdarzało mi się, że dodawać chia, ale tym razem posypuję nią te lody na wierzchu. I zmiksowanie tego w Nutribullecie trochę zajmuje, głównie ze względu na to, że te banany się unoszą, nie chcą opadać, jeśli nie mamy wypełnionego całego tego pojemnika, więc trzeba je strzepywać, ale generalnie warto się trochę pomęczyć, bo całe połączenie jest naprawdę przepyszne. Jeśli mamy z tym jakiś duży problem, możemy dodać odrobinkę więcej wody albo jakiegoś mleka, ale ja lubię, kiedy te lody są gęste. Natomiast wiecie, tutaj każda z was będzie wiedziała, jak to zrobić u siebie z wykorzystaniem swojego sprzętu. Na sam koniec dodaję jeszcze mrożone borówki, dodaję odrobinkę kokosa, nasionka chia, też czasem maliny i takie połączenie jest naprawdę genialne. Mam nadzieję, że filmik jakoś wszystko wam tutaj rozjaśnił. Dajcie znać, czy też próbowaliście robić takie lody i czy je lubicie. Jakie macie ogólnie naturalne, ulubione desery?
albo jakiekolwiek inne, niekoniecznie naturalne słodkości, które możecie polecić. Ja jestem bardzo ciekawa, co lubicie, czy należycie raczej do tego teamu słodkości, czy też teamu słonego i chrupkiego. Ja należę do tej grupy, która je to po prostu na zmianę. Jeśli macie pytania, to oczywiście piszcie. Dziękuję Wam ślicznie za wszystkie komentarze i takie miłe odzewy pod wszystkimi filmami. Dziękuję za subskrypcję. Widzimy się w następnym filmie. Buziaczki i do zobaczenia.